Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 104 odcinek Zarychty na Solo. No dzisiaj oczywiście wiadomy temat, mecz numer 2 finałów NBA. Mecz, który był bardzo fajny, bardzo mi się podobał. I mecz, który chyba najlepiej obrazuje dwie liczby. 27 i 3. Tyle bowiem prowadzili, może nie prowadzili, taką serię bowiem zrobili Golden State Warriors na przełomie drugiej i trzeciej kwarty. Od wyniku 45-56 przeszli do 72-59, więc na przełomie chyba 8 czy 9 minut zrobili 27-3 nad Raptors. I tutaj tak naprawdę ten mecz się rozstrzygnął. W tym momencie to Warriors przejęli kontrolę nad tym spotkaniem. Udało się w pewnym momencie Raptors zjechać do 4 punktów straty, w samej końcówce jeszcze do 2, no ale tą kluczową trójkę trafił Andre Iguodala i no i mamy 1-1. Mamy wyrównany stan, no i zobaczymy co będzie dalej. Brawa dla Steve'a Kerra, to pierwsza rzecz, bo to on pozmieniał sporo rzeczy przed tym spotkaniem. To on wprowadził do pierwszej piątki DeMarcusa Cousinsa, to po pierwsze. Po drugie zmienił krycie, stawiając więcej Klaya Thompsona na Kawhiu Leonardzie, dawając Draymonda Greena w inne miejsce. Andre Iguodala krył w ogóle Pascala Siakama długimi momentami. I tutaj te zmiany sprawiły, że Warriors byli lepsi, ale też sam fakt, że po prostu wzięli się do jeszcze cięższej charówki, bo tak naprawdę to było to, co ja im zarzucałem po meczu numer 1, że nie walczyli, że to Warriors i że to, przepraszam, że to Raptors w kluczowych momentach wyrywali te kluczowe piłki. Dzisiaj było zupełnie inaczej. Po pierwsze, Warriors ograniczyli punkty z kontry Raptors. W meczu numer 1 Raptors mieli ich 28, w tym tylko 18. I jak słusznie zauważył w rozmowie pomeczowej Steph Curry, nie było takiego jednego momentu, w którym byłyby dwie, trzy kontry pod rząd, które dałyby Raptors ten moment taki, tą zmianę na ich korzyść. Była szansa na to w pewnym momencie, kiedy Fred VanVleet wyjął piłkę z kozła Stepha Curry'ego i miał jechać na sam z koszem i trafić, ale Curry go sfaulował w tym momencie i skończyło się tylko piłką z autu. Więc tu Warriors, nawet kiedy robili błędy, to potrafili je dosyć sprytnie naprawiać. Warriors wygrali też punkty po stratach, co było ich mankamentem w meczu numer 1. Oddali za to aż 23 punkty drugiej szansy. Sami nic punktów drugiej szansy nie zdobyli. A to był element, który ich trzymał dosyć długo w grze w meczu numer 1. Tym razem no nie potrzebowali tego, bo trafili ponad 46% rzutów z gry. Raptors poniżej 40% i Raptors nadrabiali w ten sposób, że po prostu zbierali w ataku i punktami drugiej szansy się trzymali w grze. Natomiast to, co było największą chyba różnicą pomiędzy meczem numer 1 a meczem numer 2, to jest obrona. Warriors w meczu numer 1 mieli 74% rzutów rywala, przy których byli oni jako obrońcy. To są te kontestowane rzuty, tak? Czyli przy 74% rzutów Raptors był jakiś obrońca Warriors blisko z ręką, kiedy rywale oddawali rzuty. To było w meczu numer 1. W meczu numer 2 te 74% zostało zamienione na 84%, aż o 10 punktów procentowych więcej. To sprawiło, że właśnie Raptors mieli problem ze swoimi rzutami. Trafili za 3 tylko 29% i o tym, że mieli sporo złych decyzji, to powiem jeszcze później, szczególnie w którym momencie, ale to był ten najważniejszy moim zdaniem element, defensywa Warriors. To podkreślał też Steph Curry po meczu, że oni właśnie może nie zatrzymali dzisiaj Kawhia Leonarda na tylu punktach, na ilu by chcieli, ale wszystkich graczy, którzy w meczu numer 1 byli kluczowymi, jak Danny Green, jak Marc Gasol, jak Pascal Siakam, u nich udało się ograniczyć do gorszej dyspozycji, po prostu do gorszego występu niż w spotkaniu numer 1. Tak jak powiedziałem, Steve Kerr wprowadził do piątki DeMarcusa Cousinsa i się nie zawiódł. Cousins jest jednym z bohaterów tego spotkania. Udowodnił po raz kolejny, że potrafi grać dla drużyny. Tak było dzisiaj. Tam nie było w ogóle egoizmu w jego grze. Cousins szukał wsparcia dla swoich kolegów, szukał podań.
robił dobre zasłony, walczył w obronie. Może nie jest tym idealnym rozwiązaniem, bo często Raptors szukali zmian krycia, tak żeby na Kazinica wychodził Kawhi Leonard chociażby, ale dawał radę. No, jakby nie patrzeć, z nim na parkiecie Warriors byli plus 12, to jest najlepiej w ich drużynie. I tak jak mówisz, 6 asyst, 10 zbiórek, więc solidnie, naprawdę solidnie zapracował na każdą z 28 minut, prawie 28 minut, które spędził dzisiaj na parkiecie. Draymond Green był aktywniejszy niż w meczu numer 1, tym razem nie miał triple-double, zabrakło mu jednej asysty, ale to był ten Draymond Green, którego kibice Warriors chcą oglądać. Był aktywny, ekscytował się błędami sędziów w jego mniemaniu, tymi gwizdkami, które były przeciwko niemu. To był ten Draymond Green, którego Warriors potrzebują. Z kolei Klay Thompson wziął na siebie najtrudniejszą dzisiaj rolę, bo to on w pierwszej kwarcie, kiedy nikomu nie siedział rzut, zdobył 11 punktów. To on wychodził w górę wtedy, kiedy było trzeba, trafiał kolejne rzuty i ogromna szkoda, że przytrafił mu się ten uraz. Nie wiadomo jeszcze oczywiście, jak bardzo jest on poważny i czy wykluczy go z dalszej gry. Sam Thompson podobno powiedział, że on się szykuje na mecz numer 3 i że ma zamiar zagrać. No, być może tak będzie. No, Andrej Iguodala też miał uraz mecz numer 1, a teraz zagrał. Natomiast Thompson wziął też na siebie bardzo trudną rolę dzisiaj, bo to on długi czas ograniczał w ataku Kawhia Leonarda i szło mu to naprawdę, naprawdę nieźle. Więc Warriors teraz muszą naprawdę liczyć, że Thompson wróci do gry, bo tego meczu nie dograł. I będzie oczywiście kluczowy dla nich. Tym bardziej, że Steph Curry miał w tym meczu swój problem. Problem nie wiadomo do końca na czym polegał, bo podobno czuł się źle, czy to była choroba, czy coś innego, tego jeszcze nie wiadomo, przynajmniej ja nie wiem. Doris Burke o tym dosyć często mówiła podczas spotkania, że do Curry'ego podchodzi jeden z ludzi ze sztabu medycznego i co chwila z nim coś tam robi. No i Curry miał fatalny początek meczu, spudłował pierwszych 7 rzutów z gry, potem było zdecydowanie lepiej, bo to on też na przełomie właśnie drugiej, trzeciej kwarty trafiał swoje rzuty. Łącznie zbierał 23 punkty i też podobnie jak Kazins poświęcał się dla drużyny. To oczywiście jest jedna z rozrysowanych akcji Warriors, ale był taki fragment, w którym Warriors zdecydowanie zaczęli stawiać zasłony od tyłu w plecy i te zasłony stawiał właśnie Steph Curry, co się kończyło ucieczkami pod kosz, chociażby Shauna Livingstona. W całym meczu 4 razy Steph Curry zaliczył tak zwaną asystę przez zasłonę, więc to on czterokrotnie uwolnił zasłonę swoich kolegów, którzy skończyli punktami. No i wreszcie chyba największy bohater, jak zwykle zresztą, ten od kluczowych momentów, czyli Andrej Iguodala, który jak pamiętacie, nie wiadomo było, czy zagra po tej kontuzji z meczu numer 1, kiedy odnowił mu się uraz nabyty jeszcze w trakcie serii z Portland Trail Blazers. Ale zagrał w pierwszej piątce, bardzo sobie dobrze radził w obronie chociażby Pascala Siakama, dostał z łokcia w głowę od Marka Gasola, no i ta najważniejsza trójka w meczu, cały Iggy. Nie wiem, czy widzieliście tę statystykę, ale przez całe finały konferencji i mecz numer 1 w finałach on był chyba 0-11 za 3, a dzisiaj oczywiście w tym najważniejszym meczu trafił 2 trójki. No idealnie po prostu przypomina mi się to, co w finałach robili Robert Ory, to, co w finałach robił Derek Fisher. To jest ten typ zawodnika. On godzi się ze swoją rolą, mniejszą rolą niż miał wcześniej, bo Iguodala był przecież graczem typu All-Star przez pewien czas w swojej karierze. On się pogodził z tym, jaką rolę ma w Warriors i świetnie ją wypełnia. No, tak jak można było być pewnym, że w serii finałowej, jak grają Lakersi, to Derek Fisher zagra jakiś jeden kluczowy mecz. Tak samo zawsze było z Robertem Orym i tak samo jest z Andrej Iguodalą. I ten mecz dzisiaj miał miejsce. Iguodala rzucił chyba 8 punktów w całym spotkaniu. Ale ta najważniejsza trójka, ta kluczowa trójka, zresztą po wywalczonej piłce, uratowanej, może nie wywalczonej, uratowanej przez Shauna Livingstona, bo już tam Kawhi Leonard czyhał ze swoimi wielkimi łapskami na przechwyt i w ostatniej chwili Livingston tą piłkę przejął i zagrał do Iguodali, który trafił ten rzut, więc to naprawdę wielki, wielki moment. Natomiast też ławka dzisiaj sporo dała. Quinn Cook trafiał bardzo trudne rzuty w tym spotkaniu. To on w momencie, kiedy opuścił parkiet z powodu urazu, Klay Thompson nie tyle, że wziął na siebie
ciężar gry, no bo ciężar gry spoczywał gdzie indziej, ale trafił te rzuty po odrzuceniach chociażby Stepha Curry'ego czy Draymonda Greena. Trafił te ważne trzy trójki w tym spotkaniu, w tym właśnie bardzo ważne w końcówce. Swoje też zrobił tak na szybko aktywowany Andrew Bogut, bo kontuzji doznał Kevon Looney. Nie wiadomo, czy Looney wróci jeszcze w tej serii do gry, gdyż ma jakiś problem z barkiem. Więc Andrew Bogut wszedł, dostał 7 minut. Miał w trakcie tych 7 minut 3 akcje podkoszowe, w których zdobył punkty. Najczęściej po lobach właśnie od Draymonda Greena. Ale też był minus 6 w tym czasie, z nim na parkiecie byli Warriors. Mimo wszystko ten występ Boguta trzeba zaliczyć do udanych, bo dał to ten spokój, te dodatkowe punkty w ofensywie. No gdyby nie łapał tych alley-oopów, gdyby nie trafił tego lewą ręką, gdzie był naprawdę trudny rzut do oddania, bo rzut dostał piłkę na dobręcz od Draymonda Greena i tak lekko pacnął lewą ręką piłkę, ona idealnie wpadła do kosza. Gdyby tego nie trafił, byłoby o wiele, wiele trudniej, ale dał radę. No i trzeci rezerwowy, którego chciałem wyróżnić, to Sean Livingston, bo Livingston jak zwykle robił swoje, gdzieś tam punkty, kilka punktów, kilka asyst, no i ten najważniejszy moment, kiedy to on sprzątnął piłkę sprzed nosa Kawhiowi Leonardowi. Także jeszcze raz brawa dla Steve'a Kerra. Zresztą Steve Kerr ma naprawdę kupę doświadczenia. Może jako trener to jest jego chyba piąty sezon dopiero, ale pamiętamy, ile on ważnych meczów rozegrał jako zawodnik i myślę, że Kerr pamięta trzecie mistrzostwo Chicago Bulls, które było z tych trzech, które on zdobył, najtrudniejsze. Bo nie dość, że przez cały sezon Bulls zmagali się albo z kontuzjami, wtedy Scottie Pippen zagrał tylko połowę sezonu, albo po prostu z jakimiś różnymi dziwnymi akcjami, bo też pamiętajmy, że Pippen chciał wtedy odejść w ogóle z Chicago i bardzo długo, nawet już jak wyzdrowiał, to jeszcze stawiał cały czas ultimatum zarządowi. Koniec końców udało się zdobyć mistrzostwo, ale nie było łatwo. Tam finały konferencji z Indiana Pacers wygrane ledwo 4-3. Po bardzo zaciętej walce nawet w meczu numer 7. Finały NBA rozpoczęte od porażki z Utah Jazz, ale już ten drugi mecz na wyjeździe wygrany, w którym zresztą Kerr miał bardzo ważną zbiórkę w końcówce w ataku, po której Jordan trafił 2+1, pamiętam, i następne mecze już Bulls przeszli na swoją korzyść, już prowadzili 3-1 i w podobnej sytuacji dzięki temu meczowi z dzisiejszej nocy ustawili się w tej chwili Warriors, którzy mają teraz wszystko po swojej stronie. Jeśli chodzi zaś o Raptors, no to nie siedział im ewidentnie rzut. I tak jak wcześniej już powiedziałem, ten moment, w którym moim zdaniem Raptors przegrali to spotkanie, to jest oczywiście ta seria 27-3 na przełomie drugiej i trzeciej kwarty, ale wtedy też Raptors mieli taki moment, że niepotrzebnie co chwila rzucali za 3 punkty. Mieli taką akcję, gdzie mieli dwie zbiórki w ataku i trzykrotnie w tej akcji rzucali za 3, za każdym razem podłując. Tak oglądałem ten mecz i aż chciało się krzyknąć do ekranu: kurde, spowolnijcie, odkozłujcie piłkę do tyłu, ustawcie atak albo spróbujcie wjechać pod kosz, bo było po prostu tak, że było 3 graczy, zdaje się, Raptors i 3 graczy Warriors, więc można było spróbować wjechać pod kosz. A tu nie, ostatnią trójkę jeszcze ten niestety nietrafiający Pascal Siakam odpalił, no i Warriors zebrali, chyba zdobyli 2 punkty po tej akcji, więc to był ten moment, że oni... Ja wiem, że teraz NBA jest inne, że w DNA drużyny jest zapisane już, to rzucamy za 3 punkty, jeśli mamy tylko wolną pozycję i to są teraz dobre rzuty, ale czasem aż się prosiło tutaj w tym momencie, kurde, no nie siedzi, bo nie siedziało im strasznie, spróbujmy zdobyć punkty inaczej. W końcu trafił chyba Fred VanVleet z rogu, przełamując tą serię, czyli trójką ostatecznie przełamali, ale mówię, brakowało mi tego momentu, żeby spróbować inaczej zagrać atak. Jeśli chodzi o główną gwiazdę Raptors, czyli Kawhia Leonarda, no to patrząc statystyki, zagrał on dużo lepszy mecz. 34 punkty, sporo zbiórek, niestety tylko 3 asysty i aż 5 strat. Dużo lepsza skuteczność, bo trafił 8 z 20 rzutów z gry, czyli 40%, trafił wszystkie swoje wolne, miał ich chyba 16. Natomiast z nim na parkiecie Raptors byli minus 14 i dzisiaj miałem wrażenie, że Kawhi Leonard po pierwsze nie był do końca w rytmie, stąd te 5 strat.
Po drugie, był świetnie broniony, stąd też dalej niska skuteczność, bo tylko 40%. I gdzieś na Realie Warriors świetnie sobie z nim radzą. Tak jak mówię, to były takie 34 punkty, z którymi Warriors spokojnie mogą żyć i z którymi po prostu mogą dalej wygrywać. Tak też powiedział Steph Curry w rozmowie po meczu, że Kawhi zrobił swoje dzisiaj. Natomiast ich najważniejszym zadaniem było ograniczyć tych graczy, którzy w meczu numer 1 zdecydowali o zwycięstwie. Czyli chociażby Pascal Siakam i Marc Gasol, którzy tym razem zagrali słabe spotkania. Siakam nie był w stanie rozwinąć się w kontrze, nie dominował nad rywalami fizycznie, trafił tylko 5 z 18 rzutów z gry, miał dużo złych decyzji w ataku, w obronie też nie był aż tak pomocny, tak przydatny. Z kolei Marc Gasol spudłował pierwszą trójkę i później widać było, że nie był w stanie złapać rytmu. Nie był w stanie sobie poradzić z DeMarcusem Cousinsem, zrzucił chyba 6 punktów w całym spotkaniu, ale to nie był ten Marc Gasol z meczu numer 1. Chociaż kilka dobrych akcji miał, jak chociażby to świetne podanie do uciekającego za plecy Normana Powella. Swoje zrobił Danny Green, bo trafił 2 z 5 trójek, natomiast wciąż wydaje mi się, że Danny Green mógłby mieć większą rolę w ataku, trochę większą na zasadzie takiej jak chociażby Kyle Korver, że nie tylko stoi w rogu, ale też czasem dostaje zasłony, po których wychodzi na dobrą pozycję i rzuca za 3. Ławka niby zrobiła swoje, ale czegoś tam zabrakło. Fred VanVleet rzucił 17 punktów, był naprawdę niezły. Trochę zabrakło chłodnej głowy u Kyle'a Lauriego, który podpalił się i kilka niepotrzebnych fauli złapał, przez to nie dograł do końca spotkania, a to on też trafiał z początku swoje rzuty. Natomiast ten kluczowy moment był na przełomie drugiej i trzeciej kwarty, gdy Raptors odcięło chyba nie tylko prąd, ale coś tam jeszcze, bo wydaje się, że po prostu trochę w głowie się zagotowali wtedy. Niemniej powiem wam szczerze, że póki co te finały są naprawdę fajne. Są naprawdę takie, których ja oczekiwałem, są wyrównane, do samego końca jest walka o zwycięstwo. Nie jest to gra może ładna, jest tam dużo obrony, dużo walki, ale takie są finały. To jest właśnie urok finałów. Tam nie rozlicza się nikogo za sposób gry, tylko i wyłącznie za wynik, więc tak to w finałach powinno być. To nie jest miejsce na ucztę dla oka. Tam po prostu trzeba twardo wyrwać sobie zwycięstwo. I tak było w tych pierwszych dwóch meczach. Meczu numer 1 twardo wyrwali sobie zwycięstwo Raptors, meczu numer 2 to samo zrobili Warriors, więc czekam z niecierpliwością na kolejne mecze i mam nadzieję, że wy też. To tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.